Ja ogólnie od kilku lat amatorsko zajmuję się triatlonem, czyli dyscypliną, która łączy trzy sporty, czyli bieganie, pływanie i kolarstwo. I to jest coś, co robię od 3 lat z dużą pasją i z wielką radością. Na olimpiadę pokibicować owszem, poćwiczyć amatorsko, ale do przodu, zachęcam wszystkich bardzo. To bym biegła z moją córką, którą wożę w wózku i pcham ten wózek razem z nią. W ten sposób spalam zbędne kalorie. Od małego tak naprawdę biegam i kiedyś biegałam długie dystanse, 600-800 metrów i byłam w tym dobra, grałam też w kosza, więc gdybym miała wybrać, to chyba koszykówka jednak, ale bieganie na długi dystans jak najbardziej. Ja pamiętam taki moment, kiedy wydawało mi się, że miałam kompleks swoich nóg, bo wydawało mi się za długie, ale jak biegałam, to było wszystko git. Także dokładnie, to się udawało. Także jeżeli miałabym wybrać jedną dyscyplinę sportową, to na pewno byłaby to koszykówka, a zaraz potem bieganie. Jeśli byłaby olimpiada, myślę, że na hula hop bym postawiła. To, co dzisiaj przedstawili panowie, bardzo mi zaimponowało. Chociaż nie jestem pewna, czy jest taka dyscyplina. Gimnastyka. Myślę, że tak, bliżej byłoby mi do gimnastyki niż do czegokolwiek innego, tak mi się wydaje.